Cześć, w dzisiejszym odcinku niepodręcznika opowiem o inteligentnych portach. Inteligentny port jest to taki port, który wyposaża pracowników w odpowiednie umiejętności i technologie, aby sprostać wyjątkowym wyzwaniom wewnętrznym i zewnętrznym organizacji, swojej działalności na środowisko naturalne i wzmacnia okoliczne społeczności gospodarczo i społecznie. Materialne korzyści wybranych technologii pozwalają smartport na poprawę wydajności, aby uzyskać przewagę konkurencyjną, zwiększenie odporności biznesu na wstrząsy gospodarcze lub zewnętrzne zakłócenia, uzyskanie maksymalnej wartości z aktywów rzeczowych, opracowanie nowych źródeł przychodów w oparciu o propozycje wartości cyfrowych, zwiększenie zaangażowania i dobre samopoczucie pracowników oraz osiągnięcie zobowiązań środowiskowych. Inteligentny port nie jest definiowany przez użycie żadnej konkretnej technologii lub koncepcji. W obliczu zachodzących zmian w branży portowej można zauważyć szereg wyzwań, które kreują również pewne możliwości rozwoju portów. Jest to wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i podnoszenie efektywności energetycznej. Zintegrowany łańcuch dostaw, efektywne zarządzanie dostosowane do modelu zarządzania portem, bezpieczeństwo oraz port jako część miasta, czyli znaczenie portu dla lokalnej społeczności i administracji samorządowej. Dlaczego rewolucja portowa ma miejsce teraz? Ze względu na zanieczyszczenie, które jest największym czynnikiem motywującym do konieczności wprowadzenia innowacji w tej dziedzinie. Chociaż zostało to zakazane w każdej innej branży, przemysł żeglugowy nadal może korzystać z niebezpiecznych paliw o niskiej jakości i wysokiej zawartości siarki. Przepisy. Międzynarodowa Organizacja Morska podjęła decyzję o obniżeniu dozwolonej wartości siarki paliwie statków z 3,5 do 0,5%. Szacuje się, że tanie paliwa transportowe powodują około 400 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie z powodu chorób serca i płuc oraz astmy u 14 milionów dzieci, a stosowanie czystszych paliw może zmniejszyć tę liczbę o połowę. Ochrona oceanów oraz wypadki morskie, w razie których potrzeba wykorzystania technologii do ograniczenia i gaszenia wypadków morskich, które powodują utratę pieniędzy, życia i zdrowia gatunków morskich. Przykładami innowacji w portach są na przykład Internet rzeczy. W przypadku portów i terminali oznacza to, że sprzęt może przesyłać dane za pomocą technologii czujników i sprawić, że codzienne operacje będą niezależne, zautomatyzowane i wydajne. Firmy takie jak ABB już inwestują w przejście na czujniki ruchu, które mają zastosowanie w branży transportu kontenerowego poza codzienną eksploatacją portów i terminali. Technologia czujników. Przewoźnik Mitsui OSK Lines przetestował system zarządzania śledzeniem kontenerów, który wykorzystuje czujniki optyczne do wykrywania zmian stanu, w tym tego, czy kontener został otwarty przez osobę nieupoważnioną. Fińskie firmy zajmujące się sztuczną inteligencją Awake AI i Silo AI opracowały oparty na uczeniu maszynowym system przewidywania przybycia statków towarowych, który można wykorzystać do prognozowania szacowanych czasów przybycia i odpłynięcia statków do portu. Innym produktem i współpracy jest system oparty na wizji komputerowej, który analizuje i monitoruje ładunki i pojazdy w porcie w czasie rzeczywistym, dostarczając tym samym danych, które można wykorzystać do poprawy efektywności planowania logistyki ładunków, a także do usprawnienia wykrywania nietypowych sytuacji, takich jak zderzenia. Kolejnym przypadkiem jest rozszerzona rzeczywistość, która otworzyła ogromne możliwości usprawnienia codziennych operacji portowych. Krótko mówiąc, rozszerzona rzeczywistość to interaktywne doświadczenie środowiska rzeczywistego, w którym obiekty są wzbogacone poprzez generowane komputerowo informacje percepcyjne. Jednym z przykładów technologii RR działającej na morzu jest wsparcie wizualne zapewniane członkom załogi podczas wachty i operacji na statkach za pośrednictwem obrazów wideo w czasie rzeczywistym i informacji z podróży. Do zobaczenia w następnym odcinku niepodręcznika.